Cześć, jestem Sylwia. Słuchajcie, od 4 lat podróżuję i mieszkam w swoich busach, kamperkach, ale co ważniejsze, od 3 lat towarzyszką moich podróży jest Balbina, którą adoptowałam w Hiszpanii. No i tak sobie jeździmy. Dzisiaj zaproszę Was do środka i pokażę trochę, jak to wszystko u nas wygląda, a tymczasem wolność dla psa. Proszę. Moja przygoda z van life'em rozpoczęła się 4 lata temu. Właściwie to już chyba kiedyś, nie pamiętam kiedy to było, jak usłyszałam od kogoś, że można mieszkać w samochodzie i pamiętam, że to tak utknęło we mnie i pomyślałam sobie, jak to, dlaczego wszyscy w ogóle tego jeszcze nie robią, że to taki wspaniały pomysł. I od zawsze gdzieś tam za mną to chodziło, że chciałabym kiedyś właśnie spróbować mieszkać w samochodzie, bo to wspaniały, wspaniały pomysł. No i 4 lata temu udało mi się w końcu znaleźć mój wymarzony samochód, tę trójeczkę. Kupiłam od chłopaka w Sopocie, tak? Wszystko mi pięknie wyjaśnił, spędziliśmy cały dzień. Ja w ogóle w tamtym czasie nie prowadziłam żadnych samochodów, także nie jeżdżąc w ogóle samochodem, wsiadłam w tego busa, pojechałam go kupić sama, nikomu nic nie powiedziałam. Wsiadłam w tego busa i pojechałam nim z powrotem do domu, do Poznania. Także to była moja pierwsza długa trasa, wykonałam ją sama, byłam z siebie bardzo dumna. No i tak się rozpoczęła moja przygoda z busami i z jeżdżeniem samochodami. Później troszkę wyremontowałam go w środku, no i ruszyłam w trasę na początek po Polsce. Wymyśliłam sobie, że no muszę gdzieś jechać, odwiedzać to, ale tak bezpiecznie. Czyli jeździłam i odwiedzałam wszystkich znajomych w różnych miastach Polski, bo zawsze miałam jakiś cel i wiedziałam, że tam ktoś jest i kogoś tam spotkam i okej. No i parkowałam tylko na kempingach. No jak już wszystkich znajomych odwiedziłam, to przyszedł czas na decyzję. I musiałam ruszyć albo tam, gdzie zawsze chciałam, czyli do Hiszpanii, no albo sprzedać busa i wrócić do domu. I pamiętam, że to się odbyło na kempingu we Wrocławiu, tam została podjęta ta decyzja. Siedziałam i pomyślałam sobie, nie, muszę po prostu to zrobić, muszę jechać. No i następnego dnia wstałam wcześnie i tak się rozpędziłam, nie chciałam się zatrzymywać zbyt blisko Polski, więc dojechałam aż chyba do połowy Francji i zatrzymałam się tam na kempingu i byłam cała taka, Jezu, odjechałam, jestem już w ogóle w innym kraju, wspaniale. Mój obecny bus to Fiat Ducato z 90 roku. Z kamperową zabudową, czyli dupka od kampera, a przód od busa. Zapraszam Was dookoła, pokażę Wam, co tutaj mamy. Generalnie tu na górze jest markiza, którą sobie możecie rozłożyć, jak słońce za bardzo grzeje. Z tyłu mamy bagażnik rowerowy. Można sobie przewieźć rower, ale można sobie też wysuszyć piankę, ponieważ rozpoczęłam swoją przygodę z surfem rok temu. Jak wpadniecie do Portugalii, to prędzej czy później Was to dopadnie, także przygotujcie się. No jest to sport ciężki, ale polecam każdemu spróbować. Dzisiaj było pływane. Tutaj z tej strony busa, słuchajcie, są takie drzwiczki. I tutaj trzymam maty i trzymam butlę z gazem. Ten Fiat Ducato kupowałam go rok temu. I uważam, że udało mi się bardzo dobrze kupić, ponieważ nie wymagał żadnych większych napraw. Był w naprawdę dobrym stanie. Wymieniałam jakieś tam pomniejsze rzeczy, nowe oponki, uszczeleczki, pierdoły. No i mam nadzieję, że uda mi się go utrzymać w takim stanie jak najdłużej, miejmy nadzieję. Z rzeczy dodatkowych, co jeszcze miał zainstalowane już jak go kupiłam, to jest panel solarny na dachu. Myślę, że ma około 130 W plus dobra bateria i dobry system, ponieważ wszystko ładnie mi śmiga. Nawet takie niesłoneczne dni utrzymuje ładnie energię. No i dojechałam do Hiszpanii i pamiętam, że w Hiszpanii zaczęłam pierwszy raz z aplikacją Park4Night parkować na dziko. Moje pierwsze parkowanie zawsze było tam, gdzie inne busy, czyli nadal jakby czułam się bezpiecznie, ale nie był to już kemping. Nie płaciłam za parkowanie i od tego czasu do dzisiaj już chyba więcej na kempingu nie zawitałam. No czasami tam na jakiś prysznic, ale już nie parkuję na kempingach, tylko właśnie w miejscówkach takich wolnych. W Hiszpanii zostałam na kilka miesięcy. Tam mieszkałam częściowo z koleżanką w apartamencie przez jakiś moment, ale głównie w busie. Później, po tych kilku miesiącach, wymyśliłam, że pojadę do Norwegii. Pojadę do Norwegii, ponieważ w Norwegii mieszkałam kilka lat wcześniej. No i wymyślałam, że jeszcze wrócę na lato, ale już busem. Więc zrobiłam takiego tripa, wróciłam do Polski, później przejechałam do Norwegii, tam byłam kilka miesięcy. No i po tych miesiącach znowu wróciłam do Polski.
I tam co prawda utknęłam, to był rok 2019, utknęłam też na 3 czy 4 miesiące, sama nie wiedziałam co ze sobą zrobić, no i w końcu stwierdziłam, nie, dalej wsiadam w tego busa, dobrze mi się w nim żyło, jest mi tam najlepiej i w ogóle dobrze mi się żyło w Hiszpanii, więc wracam do Hiszpanii. Na początek zapraszam Was do mojego salonu / sypialni. Jak widzicie, mamy tutaj dwie sofy po obu stronach stołu. W ciągu dnia zazwyczaj panuje taki układ, lubię mieć trochę więcej przestrzeni, a na noc do spania stół zjeżdża w dół. Tutaj widzicie, jest taka drewniana płyta, którą się dosztukowuje na przodzie. Materace zjeżdżają w dół i jest całkowicie łóżko na całej części tego busa. Spokojnie wysypiają się dwie osoby, spały nawet trzy, także naprawdę jest dużo przestrzeni po złożeniu tego stołu. Co jeszcze? Tutaj do góry te wszystkie półeczki, które widzicie, są to szafki. Tutaj może Wam pokażę, tu akurat nic nie wypadnie. To jest mała spiżarka. Tutaj jest najbardziej niebezpieczna szafka w busie, z której zawsze coś wypada. Spróbujemy ją otworzyć, może się uda. No, uwaga, poukładane. Słuchajcie, nic nie wypadło. Tutaj mam jakieś książki, pierdoły. Tutaj są moje ciuchy, których nie pokładałam, więc Wam oszczędzę tego widoku. Generalnie jest dużo przestrzeni do przechowywania, plus pod kanapami, tutaj pod materacem, też są dwie duże takie komory. Można tam sobie schować pościel, można schować wszystko, czego nie chcecie widzieć na co dzień w busie. Tutaj z tej strony jeszcze mam małe dekoracje, plus moja deskorolka. Bardzo jestem dumna z tego umiejscowienia. Sama sobie tutaj to przyczepiłam. Co jeszcze jest plusem w tym wanie, uważam, to są duże okna z każdej strony z tyłu. Trochę mi brakuje tak naprawdę drzwi otwieranych z tyłu, no ale wszystkiego mieć nie można, jak wiemy. Dlatego naprawdę cieszą mnie te okna, które otwierają się do samej góry. Wyjechałam pod koniec lutego 2020, przed tutaj wszystkimi pandemicznymi sytuacjami. Tak naprawdę chyba czułam, że coś się święci i po prostu, że trzeba z tej Polski wyjechać. Dotarłam do Hiszpanii, szukałam sobie jakichś mieszkań na wynajem i że miałam jeszcze taki tydzień w międzyczasie, to postanowiłam, że zajadę na południe Portugalii. Jak przekroczyłam granicę, byłam wtedy jeszcze z koleżanką, która się ze mną zabrała, pozdrawiam Jolę, i jak przekroczyłyśmy granicę do Portugalii, no to wtedy się wszystko zamknęło. Zamknęły się granice, wybuchła pandemia i my zostałyśmy w Portugalii. No i stwierdziłyśmy, że skoro tak miało być, no to jedziemy przez tą Portugalię. I w trakcie lockdownu przejechałyśmy całą Portugalię wzdłuż i wszerz. Tak naprawdę no nie jeździłyśmy po miastach, tylko miejscówki takie, wiecie, dzikie, ocean, plaże, lasy, góry, no wspaniale. Ja naprawdę miałam, rok 2020 był jednym z najlepszych w moim życiu, taki bardziej, bardzo właśnie, no najbardziej czułam tą wolność, o dziwo. Wychodząc z salonu, nie idziemy daleko, uwaga, mamy wszędzie blisko. Tutaj coś najwspanialszego w busie, dopiero w moim trzecim busie doszłam do tego poziomu, czyli osobna toaleta. Zapraszam Was serdecznie. Co śmieszne, wszyscy, którym otwieram te drzwi, odsuwają od razu kurtynkę i sprawdzają, gdzie ten prysznic. To niestety nie ma nic więcej, to jest to pomieszczenie. Także tutaj macie prysznic, zasuwacie się kurtynką, jest zlew, który się unosi do góry. Jest toaleta, z której można skorzystać i mini szafka na kosmetyczne pierdoły z lusterkiem. Wychodząc tutaj z toalety, zapraszam Was do podziwiania tutaj sztuki mojej koleżaneczki Zuzy. Potem wszystko będzie otagowane, to sobie zobaczycie. I przechodzimy do kuchni. Kuchnia to jest rzecz w busie dla mnie też bardzo ważna. Jestem z tych osób, które lubią sobie ugotować normalny posiłek. Mieszkając w busie 4 lata, nie da się żywić po prostu tylko na zupkach chińskich, dlatego ja dużo gotuję. Mamy tutaj dwa palniki gazowe, które działają z tymi butlami, które Wam wcześniej pokazywałam. Lodóweczka. Lubi też coś z niej wypaść, także ostrożnie. Lodóweczka, bardzo proszę. Nie mam niestety zamrażalnika. Ubolewam bardzo nad tym. Lody wszystkie muszą być zjedzone natychmiast. Mały zlew. Tutaj sama sobie zainstalowałam taki system. Proszę, woda leci? Leci czy nie leci? Leci? Leci. Woda leci, wszystko jest, koreczek. No i tak to wygląda. Kuchnia ma też tutaj szafeczki. Tu trzymam przyprawy, jakieś sprzęty kuchenne. Tutaj mamy sztućce, pierdoły. Na dole jeszcze trochę
polskich słoików i niepolskich słoików, portugalskich słoików. Jest mała spiżarka. I kuchenna część to jest też ta część, czyli ta mała szafeczka, w której trzymam wszystkie swoje patelnie, talerze, talerzyki, kubeczki i co tam jeszcze. Wszystko. Natomiast na tej szafce mamy małą wystawkę, tak zwany kącik różnorodności, różności. Wcześniej była to u mnie jedna szuflada, do której zrzucałam wszystkie takie elementy, wiecie, przydatne, ale nieprzydatne. No a teraz przeniosło się tutaj, dlatego tutaj, widzicie, jest odrobina wszystkiego. No i stacja pogodowa, niezbędna w busie z pozdrowieniami dla mojego taty. Pokazuje nam temperaturę na zewnątrz, w środku, wilgotność. Wspaniale. No i tak przyjechałyśmy w Portugalię i tak już ze mną to Portugalia została, że stwierdziłam, że faktycznie chyba tutaj jest mi nawet lepiej niż w mojej ukochanej Hiszpanii. Później poznałam znajomych, poznałam ludzi i zostałam tym busikiem tutaj w Portugalii. I w zeszłym roku w wakacje tak się stało, że akurat wymyśliłam sobie, że będę tego busa wynajmowała, ponieważ miało mnie nie być przez kilka miesięcy, także wynajęłam go ludziom na wakacje. No ale się okazało, że jednak zostaje. W międzyczasie byłam w Polsce wcześniej i zupełnie przypadkiem kupiłam drugiego busika. Tak naprawdę szukałam lodówki do mojego busa, a znalazłam ofertę na kampera i tak mi się spodobał, że go kupiłam, nie wiedząc w sumie dlaczego. No ale już po kilku miesiącach okazało się, że faktycznie mi się przyda, bo tamtego wynajęłam, plany się zmieniły, więc poleciałam do Polski i przywiozłam sobie tego drugiego busika. I tak to się zaczęło, że właśnie miałam dwa busy naraz. W jednym mieszkałam, a tego pierwszego mojego kochanego, tę trójeczkę, wynajmuję go do dzisiaj. Tego drugiego miałam ze sobą przez rok, to był też taki Fiat Ducato kamperek. I w zeszłym roku stwierdziłam, że chyba troszkę jednak potrzebuję czegoś większego i może lepiej byłoby sprzedać tego, póki jeszcze jest w dobrym stanie. Tak też zrobiłam, udało mi się go sprzedać, poleciałam do Polski i oto jestem w tym busie, który jest teraz moim domem już od roku. Dlatego nie jest jeszcze taki tutaj przeze mnie za bardzo zbudowany. Jest taki, jak go kupiłam, tylko udekorowany. No i obecnie właśnie mam tego busika i mam tą tę trójeczkę, która śmiga sobie na wynajmach tutaj w Portugalii. Jeżeli macie ochotę na wakacje, to zapraszam serdecznie do tej trójeczki. Mamy też tutaj w kuchni, w salonie i w toalecie trzy dachowe okna. One się wszystkie otwierają. Ważna sprawa moskitiera dla tych z Was, którzy są tak jak ja, po prostu ubieni przez komary. Jest to ważna sprawa, naprawdę. Okna się zamykają, otwierają wszystkie trzy i tutaj w toalecie też mamy jedno takie. Fajnie, bo daje to trochę światła, naprawdę, wieczorem. Ja nie lubię spać w takim kompletnie czarnym pomieszczeniu i zostawiam sobie zawsze tutaj te okna otwarte. Super. Jest jeszcze jeden element w wannie, który jest takim ulepszeniem od mojego pierwszego wana do tego, czyli ogrzewanie postojowe tak zwane. Mam tutaj piecyk trumy, został przetestowany tej zimy i no game changer, że tak powiem. Także piecyk mamy tutaj, a do góry, tu gdzie wszyscy chcą wchodzić do prysznica, to niestety nie jest prysznic, jest to szafa, w której też trzymam wszystko, pościele, ciuchy, pierdoły. Jak widzicie tutaj, też wszędzie jest ten sam styl zabudowy i tak jak w salonie sypialni, tak tutaj w kuchni i na przodzie busa są to wszystko szafki. Tutaj w tych szafkach trzymam wszystkie szklanki, ceramika. Nie jestem takim vanliferem z kubeczkami takimi, wiecie, nietłukącymi się. Ja kocham ceramikę, także jest tu 100 kilo po prostu tłukącego się szkła. No i tutaj też mamy z przodu szafki, tutaj jakaś pianka, jedzenie dla Balbiny. I tu są takie szafeczki, które nic w nich nie trzymam, bo zazwyczaj otwierają się w trakcie jazdy. Musiałabym chyba włożyć za to, ale no generalnie trzymam tu muszlę jakąś, tak? Tak, to muszę. Dekoracje ręcznie robione, tutaj lampeczki, unikorny, wszystko do siebie pięknie pasuje od mojej koleżanki. I tak to się prezentuje. Jeszcze tutaj jeden element w salonie sypialni. To jest ta magiczny tutaj wyświetlacz. Jest to wyświetlacz od panelu solarnego i od baterii, który mówi nam, ile mamy energii. Jak nie mamy, to zaczyna pikać. Generalnie rozłącza się wszystko. Można sobie tutaj poklikać i różne dane techniczne zobaczyć.
Ja jestem z tych osób, które uwielbiają elektrykę. Wiem, że dużo ludzi jak buduje swoje busy, to właśnie w momencie kładzenia całej elektryczności, elektryki, wybiera profesjonalistów, a ja kocham kabelki, połączenia, panele solarne, dlatego lubię i w poprzednich busach kładłam sobie sama wszystkie systemy. I historia w sumie kończy się tak, że w zeszłym roku z całych tych moich podróży busem i z życia prawie 4 lata w samochodzie, tak jak to kiedyś ktoś mi powiedział, pomyślałam sobie, że to jest właśnie to, co najbardziej sprawia mi przyjemność w życiu i ja zupełnie nie myślę o kupowaniu mieszkań, wynajmach, czymkolwiek, zupełnie mi nie jest tutaj ciasno ani nieprzyjemnie. No i chciałam tak trochę zachęcić dziewczyny, bo zazwyczaj dziewczyny są mniej odważne w tym temacie. I w zeszłym roku wymyśliłam sobie, że chciałabym też pokazać dziewczynom, że da się jeździć w pojedynkę busem, da się kupować te kampery, da się je budować samej. I wymyśliłam sobie, że będę zapraszała dziewczyny do siebie na przygodę vanową, czyli na taki tydzień życia w busie, w moich busikach. Rozpoczęłam organizację wypraw vanowych. Zapraszam dziewczyny, jedziemy sobie w kameralnym gronie dwoma busikami, zwiedzamy wybrzeże portugalskie, próbujemy sobie surfingu, próbujemy jogi, mamy różne po drodze atrakcje, ale generalnie chodzi mi o to w tych wyjazdach, żeby właśnie pokazać dziewczynom, którym gdzieś tam marzy się ten van life, ale za bardzo nie mają z kim, jak to zazwyczaj bywa, pewnie myślą, że trzeba do tego chłopaka, a wcale nie trzeba, także chcę im właśnie pokazać, że da się tutaj różne rzeczy samej sobie w busie ogarnąć. No i co? No i liczę na to, że właśnie dodam trochę odwagi dziewczynom, że trochę im pokażę, jak to tak naprawdę jest mieszkać na stałe w takim kamperze. Niektóre dziewczyny po prostu chcą sobie spróbować, inne planują gdzieś tam już zakup własnego busa. Dwie tutaj z moich koleżanek już swoje busy kupiły po zeszłym roku. Też na was tu już czekam, grzeję miejsca parkingowe. Także naprawdę sprawia mi to ogromną przyjemność i myślę, że chciałabym kontynuować teraz w tym kierunku, mieszkając we własnym busie, ale też właśnie jakby pracując tutaj z tym van life'em dla dziewczyn, bo jest to temat taki jeszcze myślę niedostatecznie poruszony, że tak powiem.